Lepiej mów, o co chodzi, Casey. Graffiti jest w całym mieście. Dosłownie wszędzie. Możesz być trochę zdziwiony, stary, ale wiemy. Jesteśmy w Nowym Jorku. Widzieliśmy graffiti. Tak, ale nie takie. Chyba ktoś chce wam coś powiedzieć. To jest mój syn, rozumiesz? Więc chcę mu zapewnić przyszłość. Przyszłość, w której nie wysadzasz miasta w powietrze, bo przyszła ci ochota na kolejne głupie eksperymenty! Nie, wie pan, ja już właściwie... Widzisz tę soczewkę kontaktową? Ta soczewka symbolizuje ciebie, a moje oko symbolizuje moje oko! Okej... Bo mam cię na oku! O mój Boże, wszedł na czerwonym! Stój! Musisz bardziej uważać, mały. Przepraszam. Za co? Myślałem, że cię obronię. I świetnie ci poszło. Nie musisz za nic przepraszać. Przepraszam. Przestań. Nie pozwolę, byś odebrał mi moją moc. Masz ze mną walczyć. Obawiam się, że nie mam wyboru. Jeśli trzeba, zapłacę nawet życiem. Angemon! Twoja moc wymknęła się spod kontroli i zostanie zniszczona. Jestem tu, by walczyć o pokój. Z jego opowieści płynie ważna nauka. Poznaj swój strach. Na przykład Kusko słusznie obawia się, że skończy jak ów mrówkojad, samotny i opuszczony. Nieprawda! A we mnie paniczny lęk budzi wizja spędzenia następnej doby z tą klasą. Jesteś dla mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata. A ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Jasne. A tak w ogóle to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Najlepszy napastnik, jakiego mieliśmy. Nie wiedziałem, że powrócił. Jeżeli zrobisz, co do ciebie należy, nie zabawi tu długo. Niech się pan nie martwi. W tej dziedzinie nie ma lepszych od moich chłopców. Miło, że wreszcie przyszedłeś, Harris. Czekałem na ciebie. Coś nam się wymyka spod kontroli? Mówiłem Sinedowi, żeby nie grał. Nie lubię problemów. Dla twojego dobra. Lepiej by było, żeby nie grał z Rocketem. Którym tu jest najsilniejszy? Co? Co jest? Boisz się? No dawaj, skarbie, na gołe klaty! Przecież tu nikogo nie ma, Gamoniu. Mówiłem, żebyś sprawdził współrzędne. Zawsze musisz się mnie czepiać. Nie możesz choć raz do czegoś się przydać. Wiem, że nie żyjecie z ojcem w zgodzie, ale myślisz, że może być aż tak zachłanny? Słyszeliście. Silver Guardians biorą pieniądze za ochronę. Szanowałem go. I to nawet bardzo. A on dba jedynie o pieniądze. Te jego wielkie plany. Ja też jestem jego... inwestycją. Bardzo dobrze zrobiłeś, że rozdzieliłeś Yin i Yanga. Razem ich moce Wufu mogą pokrzyżować moje plany, ale osobno nigdy mi nie zagrożą. Nie zranię starca, który mógłby być twoim dziadkiem, prawda? Nie powinienem, chyba. Na to właśnie liczyłem! Zmęczony. Trudno pływać, kiedy ma się kości z metalu, nie? Dlaczego mam dziwne przeczucie, że nie spadłem zupełnie przez przypadek? Przeczucie cię nie myli, brachu. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić.
Taki promień mógłby przepołowić wieżowiec. Albo i gorzej. Tego właśnie potrzebowałem, by ukończyć nową superbroń. To mi się trafił prezent urodzinowy. Wiesz, uwielbiam kobiety, które ubierają się w nierdzewną stal. Nie wysilaj się. Wiesz, to mój bardzo bliski i wierny przyjaciel. Przed ciebie boli mnie brzuch. Zawsze wszystko kręci się wokół ciebie. I mówię do tego elfa, krynolina, chyba żenolina. A to dobre. Uwaga, leci grób. Pachnie ostatnio przepoconą skarpetą. Może mu coś powiedz. Nigdy w życiu, zatkaj nos i po sprawie. Nie mogę, nie mam skóry, by zatkać. Wazon z szynką. Hej, hej, nieźle wyglądacie. Skoro nikt nie pilnuje kwiecia, czemu omnibus sam się nie pofatygował? Oto ja, czyli omnibus. O, w samą porę, patrz, mamy kwiatek, stoi na stole, weź sobie. Nie mogę. Dlaczego? Wystarczy sięgnąć. Ja, wielki omnibus, zmaterializowałem tylko głowę. To może zmaterializuj i rączki. Są w tej chwili zajęte. W każdym razie ja... Czy coś się pali? Naleśniki! Naleśnik! 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 Dzień naleśników! Jej! Zgrzyt! Dopóki nie wstanie słońce, nie ma dnia! Póki co mamy noc! Naleśnik! 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 Cieszę się, że w końcu wrócił ci zdrowy rozsądek. Chcesz sobie trochę dorobić? Prosta sprawa. Ja narobię rabatę, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kraju. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Nie przegapiłbym dnia nienawiści dla KND. Wszystko pewnie przez błąd na moim zaproszeniu. Całe szczęście wpadłem na to, że grill nie mógłby się odbyć na Arktyce. Prawda? Czy to są hamburgery? Tak. Lojalnie uprzedzam, dopóki bohater Sprawiedliwych Pan Szatan chodzi po świecie, nie będzie pobłażenia dla zła. Co? Nie ma jeszcze prasy? Skoro pismacy nie dotarli, konferencję prasową zwołam nieco później. I to! Czekaj, już wiem! To jest uczesanie! Może dla chorego na tyfus? Wierz mi, laski je uwielbiają! Byłeś kiedyś na randce z Britney Spears? Nie. Więc na pewno robisz coś nie tak! Do garderoby! Proszę bardzo, wejdźcie. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest bardzo zaawansowany technicznie budynek. Mamy tu taką rzecz, którą nazywamy drzwiami. Więc witamy w starych Enterprises. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego nasłałeś na nas swojego Ironmana? Ha! Na chwilę mnie nawet nabraliście. Dlaczego chcesz odejść? Nie rozumiesz, Huck. Jak myślisz, kogo mieliby tutaj szukać, jak nie mnie? Jim, ale przecież nikt nie wie, że tu jesteśmy. Nie ma bezpieczniejszego miejsca w całym Missouri. Nie, chciałem uciec na północ. Co? Mam pomysł, przeprawię się przez rzekę tam, gdzie nie ma niewolnictwa. Nikt nie sprzeda Jima, kiedy będzie wolny. Natalio! O, witaj, układasz się do snu? Nie, znaczy tak. A właściwie próbuję. To dobrze. Natalio, słyszałem, że trawa, która rośnie pod tamtym baobabem, jest bardzo smaczna. O, kot kompakt. Sprawdzę, czy Penelopie nic się nie stało. Wynoś się, ty stary wilku! Alus, nie zrozumiałem! To ja spędziłem moje życie próbując cię uwolnić, ale ty wolałeś nim ryzykować w tej maszynie! Ba, ryzyko było minimalne. Naprawdę? To ja jestem tym, który ma moc. To ja będę rządził. Ja nawet energią twego ciała, bracie. Nic mnie już nie zaskoczy. A ty nigdy więcej nie będziesz mnie kontrolował. No więc, Max, powiedz, jak zamierzasz wykorzystać weekend kultury w Japonii? Nie wiem. Zostanę na łajbie. Daj spokój, musisz sobie coś znaleźć. Trudno się zdecydować. Tony! Aha?
Max szuka jakiegoś zajęcia w Japonii. Max mógł już dawno się zapisać, ale głupio zwlekał. A to co za jeden? Możecie mnie nazywać Tygrysim Pazurem. Wiedziałem! Sam go chciałem nazwać Tygrysim Pazurem! Poproszę tylko raz. Wezwijcie swojego mistrza. Sorry, koleś, nie przepadam za kota. Po prostu nie nadaje się na przywódcę. Widziałem na własne oczy, jak ratowałeś ludzi przed krankami, jak broniłeś innych mutantów. Masz dzielne i szlachetne serce. Dziękuję ci, bracie. Nie obijaj się, króliku. Tak, nie obijaj się, króliku. Stój, dziób. Szefie, nie kapuję. Powiedziałem, że masz się zatkać. Dobra, szefie. Może być, szefie? Dlaczego zamykacie obóz? I co się stało z hangarem? Cóż, nie chcę was straszyć, ale mamy drobny kłopot ze świrem machającym siekierą. Był tu drwalowy. O nie, nie drwalowy. Patrz, Marto Jones, to jest Baltazar. Plaga galaktyki, korsarz, król Trytona XIV wieku, największy despota, jaki kiedykolwiek istniał. To takie fantastyczne. Tak, to całkiem niezłe. A co do Baltazara? Plaga galaktyki. Tak, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że sam zbudował ten statek. Ha! Jest pusta. Pewnie w środku ma trociny. Wow! Zaraz się z tobą policzę! Franko! Ej ty! Całkiem nieźle jak na pajaca, który ma pustą łepetynę! Zazwyczaj to ja zaczynam walkę, nie umiem jej zapobiegać. Jako awatar musisz zachować neutralność w tym konflikcie. Wiem, że chciałabyś pomóc swoim ludziom, ale okazywanie im sympatii nie pomoże nam w zjednoczeniu. Może Tenzin ma rację. Może nie jestem jeszcze gotowa. Tenzin nie wierzył w ciebie. Lecz ja nie wątpię, że będziesz najbardziej podziwianym awatarem, jakiego znał świat. Hey, Wayne! Co? Mówiłeś, że jak się pisze rdza? He? Jak twierdza, tylko bez twie na początku. Hey, Wayne! Co? A jak się pisze twierdza? Ja tu przebieram złom, Joe! Zapytaj słownika albo co? Ech. Na dziś kończymy trening. Co? Graliśmy tylko godzinę. Zawsze masz coś mądrego do powiedzenia. Przepraszam. Przed nami ostatni mecz. Macie być wypoczęci i gotowi. Teraz ochłońcie i porozciągajcie mięśnie. Tak jest! Księga Przeznaczenia głosi, że nasi przodkowie pierwsi pokonali Mumrę! To właśnie oni wprowadzili ład i porządek do całego królestwa zwierząt! A teraz nadszedł nasz czas i musimy zrobić wszystko, żeby nic nie naruszyło tego ładu! Spokojnie, panienko, spokojnie. Kim jesteś? Zło mnie miedzianogłowy. Poszukuję pracy. Ja też. Ktoś tu mnie wezwał. Może ty? Nie. Ale może powspółpracujemy bardzo blisko. Wiedźma! Cóż, miało być co innego. I dobrze! Po co w ogóle myśleć o jakichś dalekich krajach? Nie wiadomo, co tam jest. Tyle nieodkrytych lądów. Ale proszę spojrzeć! Wszędzie jakieś potwory! A jak się za daleko zapuścić, można spaść. Wszędzie tam czekają cudowne przygody. Na razie czeka nas tylko znalezienie księżniczki podczas królewskiego balu. Rico? Nie! Święty Mikołaj, tyle że bez reniferów! Przepraszam cię, Rico. Jest za co! Aleś mnie wystraszył. Miałem straszliwy sen. Znowu? Ten o kozie, krasnoludku i słoiku masła orzechowego? To nie to, śniło mi się. Nieważne, i tak nie zrozumiesz. Dlaczego nie? Wcale nie jestem taki głupi. Słuchaj, Gonzo. Jestem twoim przyjacielem! Dlaczego nasze zwycięstwa nie przynoszą nam żadnych korzyści? Kim są moi wrogowie? Żółwiami? Ty i twoi żałośni wojownicy, których bez wytchnienia szkoliłeś, stoją na drodze mego przeznaczenia! Illidan, ale czemu tutaj? Cóż może go interesować na tym ponurym odludziu? Tego nie wiem, ale i tak musimy go jak najszybciej odnaleźć. Słusznie.
Sam go chętnie ponownie spotkam. A jeśli zdoła zaspokoić głód magii, jaki odczuwają moi pobratymcy, to z chęcią zaciągnę się na jego służbę. Illidanie, w przeszłości bywałeś zarówno wrogiem, jak i sojusznikiem Płonącego Legionu. Jednak pochłaniając czaszkę Gul'dana, skazałeś nas na klęskę w tym świecie. Przybywam, aby dać ci jeszcze jedną szansę na godną służbę. Witam, rodzinko Motyków. Chodźcie do mnie, kochani, przytulasek. Dzieciaki, pokłon. Cudownie móc wreszcie was poznać. Kocham kolesza! Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zapłacili $20 za prawdziwe loki z włosów chłopców z Boys Rock. A teraz prosto z meteorycznej, jednodniowej drogi ku sławie Boys Rock, własny zespół gimnazjum Staplera! Może znajdziemy kogoś, kto cię naprawi. Nie lubię się chwalić, ale kiedyś własnoręcznie dodałem do mojego kroczotrona funkcję wibracji. Nazwałem go Wesoły Dziobak. Przepraszam bardzo, Quark, ale chodziło mi o niego. Ja? Czyś ty oszalał? Jesteś przestępcą klasy S, notowanym w zeszycie Bingo. Itachi, muszę przyznać, że samo pokazanie się w naszej wiosce wymagało od ciebie wielkiej odwagi. Złamas! Masz no butelkę rumu dla starego Milesa? Masz dla mnie beczki z wodą? Nie da rady, stary. Nikt nie dostanie wody. Pijany świniak. Nie musisz wszystkich osądzać. Roznosiciele wody nic nie zrobią, dopóki Butch nas olewa. Woda! Po co to w ogóle pić? Proszę go nie zabijać! Ja myślę, że on nie chciał nas skrzywdzić. Chłopcze, to bardzo groźna bestia, ale nie miałem zamiaru jej zabijać. Kim pan jest? Mógłbym ci zadać to samo pytanie. Moje serce i miecz są wierne Demacii. Te łachudry zapłacą za to. Będę walczył, póki starczy mi sił. Poprowadzę szarże. Nie poddawać się! Demacia! Fenomenalne! I to w najbardziej istotnym znaczeniu tego słowa. Sądzę jednak, że widzowie telesponsora chcieliby się dowiedzieć, skąd pochodzą wasze fantastyczne moce. Cała historia jest opisana tutaj. Napisaliśmy tę książkę dla pańskiego programu, który pomaga zbierać pieniądze na stypendia studenckie. Widać na ziemi plemienia uczciwych. Szczery orzeł czuć radość w sercu, gdy widzieć przyjaciela Lucky Luke'a. Ja tak samo wodzu. Drogi Luke wyglądać świetnie, lecz szczery orzeł musi przyznać, że dzielny koń mieć koszmarną fryzurę. Więc my wymyślimy coś dla ciebie. To znaczy Liga. Póki co ja lepiej zajmę się tym hitem sezonu, czy jak mu tam. Jak się trzymasz, generale? Przeklęta trucizna. Powiedziałem tym gamoniowatym lekarzom, żeby obcięli mi rękę i pozwolili wrócić na front. Jestem jednak w kiepskim stanie. Zdecydowałem się przekazać ci dowodzenie. Rozumiem. Wiem, że to nie jest łatwa decyzja. Łatwa? Synu, łatwiejsza do podjęcia, kiedy pomyślę, co ciebie czeka. Moje! Moje! Och nie, picuś glamcuś, to znowu ty! Tak, znowu ja, szalony Jacku, i znowu odwaliłeś za mnie najczarniejszą robotę! To lubię! Matyldo, uwolnij go od ciężaru! Wilk Szpicer dla Wieści Petropolis w materiale o superpsie, który udaremnił pułapce, to co złoczyńca zamierzał. Wielkie brawa dla twardziela! Mam was! Nie wolno się bawić w szopie ogrodowej! Nie wściekaj się, Jim! To był tylko mój... bez wykrętów! Mówiłem wam 100 razy, że ta szopa jest zbyt niebezpieczna dla dzieci! Patrzcie na te zardzewiałe narzędzia! Co wy sobie myślicie, że to plac zabaw? Wiemy, ale... Żadne ale! Chyba wyraziłem się jasno! Wstęp wzbroniony! Możesz latać tak jak ptak. Naprawdę? Marzysz o tym, by wznieść się niczym orzeł, ale wiecznie jakieś coś staje ci na drodze?
Już odpowiedziałem, że tak. Nazywam się Orłalot i mogę pokazać wam, jak wzlecieć do góry i jeszcze wyżej. Podczas inspirujących wykładów nauczysz się latać niczym orzeł. Jak się stąd wydostaniemy, staniemy? Przydałby się gumowy dzwon. Masz na myśli gumowy dzwon? Proszę. Ten rozmuzykowany chłopak. A, cóż, ten degenerat to Oskar Grison. Jest raczej groźny, powiem to wprost. Ten chłopak nagrał płytę. O, ma płytę! Z kamieliny. Ta, ta, ta. Bup. Z kamieliny. Ta, ta, ta. Bup. Z kamieliny. Ta, ta, ta. Bup. Z kamieliny. Ta-ta-ta.